Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Wałbrzyska prokuratura postawiła zarzut przekroczenia uprawnień byłemu prezydentowi Wałbrzycha. Piotr Kruczkowski nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Centralne Biuro Antykorupcyjne dopatrzyło się działań niezgodnych z prawem poczynionych przez Piotra Kruczkowskiego, kiedy ten był prezydentem Wałbrzycha. Chodzi o powołanie 4 osób do rad nadzorczych w miejskich spółkach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osoba zasiadająca w radzie nadzorczej jednej ze spółek miejskich nie może zasiadać w innej radzie nadzorczej miejskiej spółki. Prokurator zakwalifikował te działania jako niezgodne z prawem i postawił byłemu prezydentowi Wałbrzycha zarzuty. Piotr Kruczkowski wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym czytamy. Komentując decyzję prokuratora, który przedstawił mi zarzut przekroczenia uprawnień polegające na powołaniu niezgodnie z prawem 4 osób do rad nadzorczych spółek miejskich na okres kilku miesięcy, oświadczam, że nie zgadzam się z tymi zarzutami. Odmówiłem wyjaśnień do czasu przedstawienia mi uzasadnienia zarzutu. Decyzje o powołaniu i składzie rad nadzorczych były przejrzyste i jawne, podejmowane w oparciu o opinię Biura Prawnego i Biura Strategii i Analiz Urzędu Miejskiego, które zgodnie z regulaminem organizacyjnym miały obowiązek kontroli spółek miejskich, prowadzenia spraw kadrowych władz spółek, weryfikacji i sprawdzenia możliwości objęcia przez poszczególnych kandydatów stanowiska w Radzie Nadzorczej. Nadzór nad biurem sprawował wiceprezydent miasta. Ani miasto, ani spółki nie poniosły szkody finansowej, gdyż gdyby powołano do rad nadzorczych inne osoby, diety i tak musiałyby być wypłacane. Podobne sytuacje występują w innych gminach w Polsce ze względu na istnienie niejednoznacznego stanu prawnego. Podpisał Piotr Kruczkowski. Niestety prokurator nie wypowiedział się przed kamerą w tej sprawie, tłumacząc się brakiem czasu. Do sprawy jednak powrócimy już jutro. Aż 13 wałbrzyskich projektów w tym roku zostanie dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W poprzednim roku placówkom kulturalnym z regionu udało się zdobyć środki zewnętrzne na jedynie 4 takie działania. Więcej pieniędzy, czyli ponad 7 milionów złotych, przekazanych zostanie również z budżetu gminy. Wałbrzyszanie mogą spodziewać się zatem nowych imprez kulturalnych, kontynuacji znanych projektów oraz inwestycji w infrastrukturę miejską. Aż 24 miliony 500 tysięcy złotych gmina przeznaczy na realizację zadań inwestycyjnych. 200 tysięcy złotych kosztować będzie adaptacja lokalu na potrzeby Galerii Sztuki BWA Zamek Książ. Modernizacja palmiarni Lubiechów to kwota ponad miliona złotych, natomiast projekt Centrum Kultury po dawnym GDK-u pochłonie ponad 3 miliony złotych. Na Park Wielokulturowy Stara Kopalnia przeznaczamy w tym roku 17 milionów zgodnie z harmonogramem. I będziemy ten projekt intensywnie realizować. Następnie przeznaczamy również, bo trzeba to powiedzieć, na dalszy etap modernizacji zgodnie z zasadą partycypacyjnego budżetu, czyli zgodnie z wolą mieszkańców Podzamcza w tym przypadku, będziemy robić drugą część modernizacji kompleksu przy ulicy Kasztelańskiej. Tam jest już zorganizowany żłobek, a będziemy robić tam multimedialną wielką bibliotekę, super nowoczesną. Znajdzie tam miejsce również ośrodek dziennego pobytu seniorów i przedszkole. Gmina przeznaczy również na kulturę przeszło 1 000 000 złotych więcej w stosunku do roku ubiegłego. Zwiększy się również suma na tzw. wkład własny w projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspomoże aż 13 działań realizowanych przez wałbrzyskie instytucje. Cieszę się bardzo, ponieważ to są dwa projekty miękkie, gdzie będą działania skierowane przede wszystkim na najmłodszych czytelników. Jest to projekt, który nazwaliśmy Mój Świat, Moje Wartości. Natomiast druga nasza propozycja Zasłuchaj się, tym razem w bajce, to kontynuacja promocji działań na rzecz osób niewidomych, słabowidzących, promocja audiobooka i wszystkie działania z tym związane. Wałbrzyszanie bawić się będą także na 5. Festiwalu Zwiastunów Filmowych, 10. Międzynarodowym Festiwalu Kameralistyki Ensemble, Festiwalu Małych Prapremier, Wałbrzyskich Fanaberiach Teatralnych, Letniej Serenadzie czy Jubileuszu 35-lecia Filharmonii Sudeckiej. Ruszają także nowe projekty organizowane przez Wałbrzyskie Placówki Kulturalne, na które będziemy Państwa na bieżąco zapraszać. Unikalne fotografie, wywiady i cytaty z książek dotyczące najwybitniejszej kobiety w dziejach himalaizmu, Wandy Rutkiewicz, prezentuje Wałbrzyska Biblioteka pod Atlantami. Słynna taterniczka i alpinistka, która zdobywała 8-tysięczniki, obchodziłaby w tym roku 70. urodziny. Zaginęła jednak ponad 20 lat temu podczas wchodzenia na szczyt Kanchenjungi. Była bardzo zdeterminowana w dążeniu do celu, co nie zjednywało jej przyjaciół.
miała również opinię osoby trudnej podczas wspinaczki. Swego czasu, w latach 70. powstał taki film Temperatura wrzenia. On był zrobiony po bardzo udanej wyprawie na Gaszerbrumy. To jeszcze było przed tym, jak Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest i tam w kontrowersyjnym świetle pokazano jej sylwetkę. Wystawa została zorganizowana przy współpracy z Michałem Błaszkiewiczem, bratem alpinistki. Dzięki niemu wzbogacono ją o unikalne fotografie z okresu młodości Wandy Rutkiewicz. Zdjęcia ukazują również Płungiany, miejsce urodzenia słynnej Polki. Widzimy na nich m.in. rodzinny dom alpinistki, który spłonął rok temu. Wystawa pełna jest również cytatów z książek dostępnych w zbiorach biblioteki oraz wywiadów z himalaistką. Po wejściu na Mount Everest w roku 78, a była pierwszym Polakiem, nie tylko pierwszą Polką, ale pierwszym Polakiem, który stanął na tym najwyższym szczycie Ziemi, udzieliła, myślę, że ponad 100 wywiadów. Tutaj na tej wystawie przypominam szereg z nich, takie, które można znaleźć w zbiorach Biblioteki pod Atlantami. Wanda Rutkiewicz za swój największy sukces uważała zdobycie szczytu K2. Za cel wyznaczyła sobie pokonanie wszystkich 14 ośmiotysięczników. Zdobyła aż 8 z nich. Zaginęła jednak w 1992 roku podczas wejścia na Kanchenjunga, trzeci co do wysokości szczyt świata. Wystawa dotycząca najwybitniejszej himalaistki w dziejach potrwa do 8 marca. Można ją podziwiać w Galerii Książki w Wałbrzyskiej Bibliotece. Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego namawiali do studiowania na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Na spotkaniu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zjawiło się blisko 500 uczniów szkół średnich. Przedstawiono im zarówno ofertę wałbrzyskiej uczelni, jak i opowiadano o szansach, które daje zdobycie tytułu inżyniera. Ze statystyk, które prowadziło ministerstwo, wynika, że 80% osób, które ukończy studia na kierunkach inżynierskich, znajdzie pracę już po roku od ukończenia studiów. Będzie to praca w zawodzie. No, inżynierów ciągle w Polsce brakuje i szacuje się, że 50% ofert pracy będzie skierowanych właśnie do inżynierów różnych kierunków w przeciągu kilku przyszłych lat. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia Angelusa Silesiusa dostępne są 4 kierunki na 3,5-letnich studiach inżynierskich. Choć uczelnia do niedawna uważana była za placówkę humanistyczną, rośnie popularność architektury krajobrazu, bezpieczeństwa i higieny pracy, logistyki oraz gospodarki przestrzennej. Z badań, które m.in. prowadzimy w ramach działalności Biura Karier, wynika, że studenci, absolwenci kierunków inżynierskich z łatwością odnajdują się na rynku pracy, otrzymują również dobrze płatne posady, więc myślę, że to również jedna z przyczyn, która kieruje nas do ubiegania się o kolejne kierunki inżynierskie. To jest po prostu przyszłość. Podczas spotkania uczniowie szkół średnich mieli okazję wziąć udział w konkursach z nagrodami. Przedstawiciele placówek edukacyjnych wygrali m.in. wyjazd do Berlina na międzynarodowe targi turystyczne wraz ze studentami PWSZ. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ufundowało także mikroskopy, które przysłużą się wałbrzyskim uczniom. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i tradycyjnie zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia!